Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do trzeciej kwestii. Posłowie Krystyna Łybacka z klubu Lewica, Zdzisława Janowska z koła SDPL Nowa Lewica i poseł Wacław Martyniuk z klubu Lewica w sprawie likwidacji matur dwujęzycznych dla młodzieży w Polsce. Pytanie będzie kierowane do ministra edukacji. O zabranie głosu proszę panią poseł Zdzisławę Janowską. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie ministrze, ponieważ nie widzę pani minister Hall, jest pan minister, chciałabym poruszyć problem niezwykle istotny i bardzo ważny, który w tej chwili zaangażował paręnaście tysięcy młodzieży i rodziców w skali kraju. Otóż 25 września zupełnie niespodziewanie zlikwidowano dwujęzyczne matury w naszym kraju. Największe osiągnięcie dydaktyczne ostatnich lat, otwierające młodzieży furtkę europejską, szansę na wspaniałe bycie na europejskim rynku pracy. Próbuje się zniweczyć wielki dorobek nauczycieli, zaangażowanie młodzieży, entuzjazm, umowy międzynarodowe, bowiem w myśl umów międzynarodowych z Francją i Hiszpanią nasza młodzież zdaje matury również, które obowiązują w tamtym kraju, może bez trudu dostawać się na studia. I w związku z tym umowy międzynarodowe, które były przewidywane, tak jakby można powiedzieć, zostają złamane. W świetle doskonałych osiągnięć młodzieży, wspaniałych wyników wtedy, kiedy zdają na studia krajowe i zagraniczne, stypendiów, które dostają rządów na przykład niemieckiego, programów Sokrates, w tej sytuacji nagle w toku zmienia się decyzje, w toku procesu dydaktycznego. W świetle dogłębnie prześledzonej przeze mnie i badań, literatury, dowodów, wszelkich wyników również i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, panie ministrze, ta decyzja musi mówić o określonych przyczynach, bo te, które pan podaje i które są podawane publicznie, są niewystarczające. Proszę pamiętać, że młodzież, pozwala się młodzieży kończyć maturę tej, która jest w ostatniej klasie. Zostawia się na ulicy młodzież kilkunastotysięczną, która rozpoczęła lekcję w klasie zerowej, a więc inaczej się traktuje. Chcę powiedzieć, że w świetle umów międzynarodowych, jak również w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, państwo działacie nieprawnie. Pomijacie to, co jest obowiązujące w zasadach demokratycznych państwa prawnego, a więc zaufanie obywatela do państwa, jak również ochrona praw nabytych i ochrona interesów w toku. To coś jest niezwykle krzywdzące i państwo musicie się chyba z tego wycofać, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji.